Dwa szalone projekty tak naprawdę, które były dla mnie bardzo bliskie, chociażby dlatego, że zawsze inspirowałam się bardzo mocno naturą, całą przestrzenią, tym przejściem, tym przenikaniem, tą lekkością, frywolnością i tak naprawdę nieograniczoną możliwością tworzenia. I natura zawsze dawała mi tą przestrzeń, którą zawsze w sobie potrzebowałam i zawsze mnie inspirowała, więc stąd też stworzyliśmy dwa projekty. Jeden projekt to jest sesja organik, jak sama nazwa mówi, oczywiście wszystko jest bardzo organiczne, jak również jeżeli chodzi o kwestie ciuchów, doboru tła, są to surowe ściany, które mają swoją historię. Jeżeli chodzi o włosy, tak samo są tam konstrukcje, które zostały w 100% stworzone z naturalnych włosów, z naturalnych surowców. Jest to przenikanie, łączenie, działanie różnych faktur po to, żeby nadać całemu charakter takiej lekkości, frywolności. Generalnie większość osób bardzo kontrowersyjnie podchodzi do stylizacji awangardowych, bo ich nie rozumiem. Generalnie dla mnie to jest bardzo bliskie z tego względu, że jest to taka inna twórczość, inne fryzjerstwo, gdzie mogę tak naprawdę pokazać swoje wewnętrzne emocje, które po prostu działają przy różnych projektach i które mogą tak naprawdę dojrzeć światło dzienne, tak? W postaci właśnie pięknych zdjęć, pięknych włosów, pięknych stylizacji. To wszystko jest bardzo przemyślane, gdzie dużo wcześniej pracuję nad tym sztab ludzi, po to, żeby właśnie zrobić coś fajnego na zasadzie sztuki, którą jeden zrozumie, drugi nie, tak jak w normalnej sztuce. Jeden zrozumie dany obraz, drugi nie, więc organik, sesja organik właśnie jest takim klimatem bardzo subtelnym, przenikającym, gdzie tak naprawdę chciałam pokazać tą lekkość natury, tą frywolność, właśnie to przenikanie faktur, więc stąd też ten projekt jest taki bardzo, bardzo lekki i po prostu subtelny.